Ekonomia, kapitał, gospodarka. No to proszę Państwa, czy jesteśmy bogatsi, czy biedniejsi? Jedzenie tanie się wydaje. Na stronach gospodarczych Gazety Wyborczej duży tekst. Sklepy muszą udawać tanie w czasach drogiej żywności. Mają do wyboru bawić się w PR-owskie triki, zamawiać mniejsze opakowanie albo sprzedawać towar coraz gorszej jakości. Gdzie najtańsze zakupy? To jest tekst Piotra Mionczyńskiego i Leszka Kostrzewskiego. Walcząc o wizerunek tanich, dyskonty sięgnęły już po kucharzy. No i tutaj i Lidl sięgnął, i Biedronka także sięgnęła. W tym tygodniu Lidl obniżył ceny wszystkich swoich produktów z wyjątkiem alkoholu oraz papierosów o 10%. Kilku tygodni sieć w swojej kampanii reklamowej wykorzystuje też wizerunki dwóch kucharzy. No i gdzie są najtańsze zakupy? Wiecie, gdzie są najtańsze? Zgadnijcie. W jakiej sieci? No, w jakiej sieci. A jaki jest koszyk jeszcze? No, jaki koszyk sieci? No, teraz Lidl robi promocję i Lidl tam nawet jakieś zabiegi podjął takie, że tam chyba o 10% wszystko poza alkoholem obniża. Są takie dane w złotych, gdzie są najtańsze zakupy, suma produktów z zamiennikami. Koszyk obejmuje 50 najpopularniejszych produktów, głównie żywnościowych, ale także chemicznych i kosmetycznych. No. Stawiam, że jeśli z zamiennikami, czyli z markami własnymi, to niekoniecznie to będzie Biedronka, więc może Auchan albo nie. Może być Tesco też, bo Tesco jakieś miało sukcesy, w cudzysłowie sukcesy w tej dziedzinie. Ja omijam wszystkie takie miejsca. Na nie obrali się Aleksandra Andrzejewska, że ją także zapytam. Szczerze mówiąc, nie wiem, zastanawiam się. Aha, tak. No nie, ale Wojciech Szeląg wie na pewno. Nie, omijam wszystkie takie miejsca. Ja chodzę do pani Uli, którą serdecznie pozdrawiam. Tam może nie jest najtaniej, nigdy nie sprawdzałem, bo jest tak fajnie i tak dobrze, że... Ach, rozumiem. Tak dobrze u pani Uli, tak fajnie. Tak jest. Jakiś sklep dla VIP-ów. Nie dla VIP-ów, dla zwykłych ludzi z... Mały no to zaskoczę was. No chyba najbliżej był Roland Paszkiewicz, w końcu dyrektor w Centralnym Domu Maklerskim, ma czworo dzieci, czyli sześcioro. Troje, przepraszam. No to niedaleko. Ale jeszcze może mieć, więc. Czwórki Auchan. Proszę Państwa, 223-26. Co dostaje Kaufland, Kaufland drugie miejsce, 226. Real... 245. Biedronka jest dopiero na czwartym miejscu. Ale ze swoją podstawową marką, czy też z tymi tańszymi dyskontami? Nie, to ja myślę, że suma produktów zamiennikami. Auchan ma jeszcze tańszą sieć. Auchan, jaką ma tańszą sieć? Jak się nazywa? Simply? Jest to sieć tańsza? A Carrefour liczony jako duży Carrefour, czy te małe Carrefoury też na przykład? To zależy jak liczyć. No. Aha, wszystko da się udowodnić. Nie, Carrefour jest gdzieś tam niżej, dużo za Lidlem. Biedronka potem Lidl, Biedronka na czwartym miejscu. A ludziom się wydaje, że Biedronka jest najtańsza, patrzcie. Lidl, potem Carrefour, potem Leclerc, Piotr i Paweł. Patrzcie, Piotr i... Ale spójrzcie, no to ciekawe, bo przecież Piotr i Paweł to są delikatesy, a są w środku stawki. I Alma także delikatesy, także w środku stawki. I dopiero niżej, czyli Tesco jest jeszcze droższe, stokrotka droższa. Polo Market droższy. Delima jeszcze droższa. Lewiatan. Patrzcie Państwo, Lewiatan. Ale Lewiatan to są małe sklepy. Ja wiem, ale to jest polska sieć. Tak, kupuj polskie. Lewiatan, Bomi, z Połem bardzo drogi. Jest 358,86 w stosunku do Auchan, gdzie jest 223,26 i najdroższa jest? No, szybko. No to pytanie, czego redaktor jeszcze nie wymienił. Żabka! Żabka, 398,90, proszę. To inny rodzaj sklepów. No ja wiem, to jest mały sklep. Natomiast z czego to może wynikać, jeśli tu bierzemy wszystkie zamienniki, to wystarczy pójść sobie do praktycznie dowolnego sklepu, gdzie jest duży wybór, tak? I samych dżemów mamy od, nie wiem, wszystko jedno, 2 zł do 12 zł za słoik, tak? No tak, ale to są porównywalne, że na przykład jest to dżem niskosadzony tej samej marki na przykład. Ale to jest z zamiennikami, tak? Czyli tak naprawdę jest pytanie o to, co jest tym zamiennikiem. Jeśli mamy dużo pieniędzy, wydajemy na to, co lubimy, tak? Jeśli nie mamy pieniędzy, wydajemy na to, co jest najtańsze. No i faktem jest dobrze, czyli że mamy z tego wybór. Wniosek, tak, proszę Państwa, że Wojciech Szeląg wydaje na to, co lubi, A Roland Paszkiewicz na to, co musi. Na co musi. Ja nie wiem, na co wydaje redaktor Szeląg. Ja wydaję na to, co zasadniczo rzeczywiście muszę, w tym sensie, że nie jestem zakupokolikiem.
i po pół godzinie w sklepie mnie głowa boli, więc... To tak jak mnie.